Dzień dobry. Dzisiaj poznajemy narzędzie umożliwiające nam stworzenie mema lub takiego komiksowego obrazka. To narzędzie nazywa się Toony Tool. Tutaj widać ten napis. I żeby w ogóle działać w nim, musimy właśnie wejść na stronę, na której ja jestem, a jest to strona www.toonytool.com. Na tej stronie, słuchajcie, w bardzo łatwy sposób możemy utworzyć właśnie taki obrazek, do którego dodamy jakieś komiksowe postaci, jakieś chmurki, trochę tekstu, ale również możemy zrobić z niego takiego typowego mema. Przyjrzymy się najpierw, jak ta strona wygląda. Zobaczcie, tutaj na środku jest obszar roboczy, na którym będziemy edytować właśnie nasz obrazek. U góry nad tym obszarem roboczym mamy taki pomarańczowy pasek narzędzi i tutaj możemy, jak widzicie, wysłać później stworzony obrazek mailem, możemy go wydrukować, możemy załadować na nasz komputer, ale możemy też zapisać i uzyskać link online. Albo też udostępnić na portalach społecznościowych, czy też pobrać embed kod, czyli kod umożliwiający osadzenie na blogu lub na stronach. I no i w każdej chwili oczywiście możemy też edytować. Ten sam pomarańczowy pasek znajduje się na dole. Oprócz tego tu u góry mamy taki typowy pasek edycji tego zdjęcia, który chcemy stworzyć. Czyli zobaczcie, mamy backgrounds, czyli tło. Tło możemy pobrać własne i to jest też fajne, bo możemy na jakimś własnym zdjęciu, własnym obrazku pracować z własnego komputera, ale również mamy tutaj pasek narzędzi, pasek, który możemy, zobaczcie, tak przewijać i możemy sobie wybrać jakieś tło. No ja właśnie sobie wybiorę teraz tło. Słuchajcie, o, wybiorę to tło. Myślę, że każdy chciałby teraz w takim miejscu się znaleźć. Co tu jeszcze mogę? Mogę tutaj wybrać jakieś postaci, tak? I gdzieś je umiejscowić w naszym obrazku. Mi się tutaj podoba ten delfin, w związku z tym klikam w tego delfina i zobaczcie, on od razu ląduje na moim obrazku. Mogę go zmniejszyć, mogę trochę obrócić. Słuchajcie, tutaj mam też warstwy na wierzch albo pod spód. Zmniejszę go trochę i gdzieś tutaj umieszczę, gdzieś tam sobie w wodzie jest, skacze. Bardzo łatwo mogę to edytować. Co jeszcze? Czy coś jeszcze chcę? Tak, chciałabym jeszcze tego wiszącego ludzika. Znowu klikam w niego i tutaj chciałabym go pomiędzy palmami powiesić. On sobie leży tutaj i się relaksuje. O. Bardzo fajnie tutaj mogę to. Bardzo łatwo to tutaj po prostu sobie edytuję. Zobaczcie, wisi. I mogłabym jeszcze coś w sumie dodać. Patrzę, czy sobie przewijam, czy coś tu jeszcze jest, co bym chciała dodać. No, ale nie widzę, więc przechodzę do chmurek. Chmurki mogę dodać takie tekstowe, gadające, ale też takie myślące. Ja dodam teraz myślącą, bo chciałabym, żeby on sobie coś myślał. I teraz klikam dwa razy. Otwiera mi się okno do edycji tekstu. Wchodzę tutaj w to okienko i piszę swój tekst. Usuwam to, co jest, i piszę swój. I pięknie jest. I pięknie jest. I wykrzyknik. Mogę też zmienić czcionkę. Słuchajcie, mogę zmienić kolor. Ja zmienię na różowy. Mogę wycentrować, dać do prawej, podkreślić. I wszystkie zmiany zapisuję, klikając przycisk Apply. Mogę tak samo tą chmurkę mogę edytować jak każdy inny obiekt, czyli tutaj ją powiększać, zmniejszać, obracać. I ja sobie ją tutaj przybliżę do niego i zostawię tak i pięknie jest. Mogę dodać też jakieś propsy, czyli jakieś gadżety, widzicie? Tym gadżetem może być na przykład o, latający samolot, albo może być na przykład jakiś napis, widzicie? No i tak sobie myślę, że ja chyba tutaj dodam, o, samolocika dodam, ale to jest za duży. Więc ponownie go muszę zmniejszyć, a ja go tak zmniejszę, żeby on gdzieś tutaj był widoczny. O, tutaj, żeby był gdzieś widoczny. I taki mały. O, żeby tam gdzieś było widać, ale że on gdzieś z daleka jest widoczny. O, zobaczcie. I te obiekty takie biało-czarne sprawiają tak.
takie fajne obrazy, takiego komiksu, takie wrażenie takiego komiksu, czy też nawet kolorowanki można powiedzieć, bo jak dużo umieścimy tych biało-czarnych elementów, to może to też posłużyć jako kolorowankę. No i ostatnie, co mogę zrobić, zobaczcie, ja to też Wam pokażę na tym właśnie obrazku. Mogę stworzyć taki memowy napis, czyli klikam tutaj Enter Mem Text i wpisuję wakacje. O, zobaczcie, to jest taki właśnie charakterystyczny napis, charakterystyczna czcionka. Powiększamy ją i to zawsze, na zawsze napisy są u góry i na dole, więc robimy wakacje. Jeśli chcemy zrobić nowy, to musimy kliknąć w jakieś inne miejsce na obrazku, żeby nam się tutaj znowu puste pokazało. Zapomnij. I OK. No i zobaczcie, widzicie, że znowu się pojawiło zapomnij. Albo możemy też dodać nie tym razem, nie? O. I zobaczcie. Powiedzmy, że to jest taki komiksowy mem, tak? I co teraz możemy zrobić? To, co opowiadałam na początku. Zobaczcie, mogę zapisać i save this cartoon online. I od razu widzicie, że tutaj mam link i też ten kod do osadzenia na stronie, czy też mogę automatycznie umieścić na portalach społecznościowych. Ja pójdę back i to po prostu tu zamknę. I zobaczcie, że mogę pobrać, czyli download. Automatycznie mi się załadował u mnie na pulpicie. Mogę kliknąć, roztworzyć, jak to wygląda. I tutaj jest mój obrazek. O. Mogę go powiększyć na całym pulpicie. No i oczywiście pomniejszyć. I wracam do edycji. I tak naprawdę słuchajcie to wszystko o tym narzędziu. Proste, łatwe, przyjemne, szybkie. Nie trzeba się logować, nie trzeba rejestrować. Myślę, że do wykorzystania też teraz i online, ale też offline i do wielu, wielu inspiracji edukacyjnych.